wspaniałą rzecz ci misjonarze znali pod naszymi pradziadami. Mianowicie udało im się, to jest niewiarygodne, chrystianizować śmierć. Wydarzenie, proces agonii, przygotowania do śmierci i obrzędowość przy umierającej osobie. To wszystko zostało fantastycznie schrystianizowane. Teraz, kilkudziesięciu lat, kiedy z reguły umieramy w szpitalu, obstawieni aparaturą, rurkami, sztucznym płucem, czymś tam jeszcze, mamy dechrystianizację śmierci. To jest niesłychanie groźne. Jak ktoś ma łaskę umierać wśród bliskich, to to jest jeden, może na 10, może 20%. Reszta to jest śmierć szpitalna. Dechrystianizacja tajemnicy przejścia śmierci. A oni przez te wieki schrystianizowali. I dla naszych pradziadków jeszcze 30 lat temu, jak umierał mój dziadek prezydent jako młodski Ludwik, to sąsiedzi się zeszli, sąsiadki. Ludwik, kłęby, napłęta się. To oni ślep. I co oni tam robili? Płakali? Nie. Jęczeli? Wzywali pogotowia jakiegoś? Nie, tego musi użyć, bo ich pieniędzy wyleźli. Dobrze się podetko skłyły. Oni cały czas, jedna litania, druga litania, jeden cząstka różańca i klejmen skipka plus lepsów, łeda skręcono i tesy skropic. Na często święte pokropienie Boże, odpuść bez zgrzeszenie, natchnienie tej wody święty, niech ucieka duch przeklęty. I tak ty se